i przyjaciół. Na inauguracyjnej debacie pod tytułem Wielokulturowość Europy, przekleństwo czy bogactwo. Witam Państwa również w imieniu Pani Jolanty Kurskiej, prezesa Fundacji Centrum imienia profesora Geremka, która powinna być tutaj dzisiaj z nami, ale chciałbym jej w tym momencie podziękować za nieocenioną pomoc. Bez niej to spotkanie nie byłoby tutaj dzisiaj możliwe. Przesyłamy jej w tej chwili również, myślę, wspólnie nasze najlepsze pozdrowienia. Jako dyrektor muzeum witam Państwa w Łazienkach, ale dzisiaj w Łazienkach wita naszych gości 60 tysięcy wiosennych kwiatów. Wczoraj świeciło wspaniałe słońce, a dzisiaj przyroda przypomina o różnorodności i wita nas, nazwijmy to, pogodą zmienną. Ale w Łazienkach Królewskich zawsze jest pięknie, zawsze jest magicznie, o każdej porze roku i przy każdej pogodzie. Spotykamy się w sali balowej Pałacu na Wyspie, tej sali, która jest po rewitalizacji. Kilka dni temu, 1 maja, w czasie pikniku europejskiego, w tym samym miejscu, w obecności pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, miałem zaszczyt podziękować ambasadorom krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego za wsparcie finansowe za pośrednictwem funduszy europejskich. Bez tych funduszy europejskich nasz wielki program rewitalizacji, który rozpoczął się w 2010 roku, a zakończy się w tym roku, nie byłby możliwy. Proszę Państwa, Pałac na Wyspie i Łazienki zawsze kojarzą nam się z osobą króla Stanisława Augusta. Ten król jako reformator chciał zbliżyć Polskę do Europy. Chciał bez wątpienia Polski nowoczesnej i europejskiej. Był pierwszym redaktorem Konstytucji 3 maja. 3 dni temu ta konstytucja wystawiona była w sali Salomona, tutaj obok. A dzisiaj ta debata rozpoczyna się również w czasie dni europejskich, majowych dni europejskich, które w tych dniach trwają w różnych miejscach w Polsce. Chciałbym bardzo podziękować partnerom, bez których zorganizowanie tej dzisiejszej debaty nie byłoby możliwe. A ta debata otwiera cały cykl spotkań. Następna debata będzie w październiku, będzie w listopadzie. Na początku lipca spotkamy się z grupą 40-osobową, grupą młodzieży francusko-polsko-niemieckiej na laboratorium idei imienia pana profesora Geremka. Cały ten cykl jest możliwy dzięki niezastąpionej współpracy z Fundacją Centrum imienia profesora Bronisława Geremka, z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Chciałbym też szczególnie podziękować za inspirację organizacji tych śród europejskich obecnemu tu profesorowi Didier Francofortowi, który podobne środy europejskie organizuje od bardzo dawna w zamku Lunéville. Profesor reprezentuje Instytut Historii i Kultury Europejskiej imienia profesora Bronisława Geremka w Lunéville. Chciałbym Państwu też powiedzieć, że w tej chwili, kiedy my rozpoczynamy naszą debatę tutaj, podobne spotkania rozpoczęły się o tej samej godzinie w Bad Muska, Łęknica, na granicy polsko-niemieckiej, tam, gdzie wspaniały park księcia Piklera jest pod opieką fundacji jego imienia. Również dzisiaj, mimo że Didier jest tutaj z nami, odbywa się podobne spotkanie w zamku
oświecenia króla Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville. W ten sposób powstaje taki symboliczny most między Warszawą, Bad Muskau, Niemcami, Lunéville i Francją. To nie jest przypadek. Wspólnie z naszymi partnerami z Francji i z Niemiec uważamy, że instytucje kultury powinny ponosić większą odpowiedzialność za wspólną Europę. Konieczny jest jakiś sojusz, kultura dla Europy. I właśnie z tych pobudek podjęliśmy tę ideę, ten wspólny projekt organizacji debat europejskich. Rozpoczynając to pierwsze spotkanie dzisiaj tutaj w Łazienkach, niech nam towarzyszy w działaniu myśl profesora Geremka. Ta myśl, która towarzyszy też jego fundacji. Potrzebujemy duchowej jedności Europy. Potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości. Proszę Państwa, nasi dzisiejsi dyskutanci są już tutaj w miejscu bardzo honorowym. Chciałbym jeszcze raz przedstawić wszystkie osoby. Pani Klara Gejwitz, politolożka deputowana do Landtagu Brandenburgii z partii SPD, członkini zarządu współpracy, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pani profesor Halina Grzymała-Moszczyńska z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor prowadzi interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata i bardzo serdecznie panią profesor przedstawiam i również witam. A właściwie na samym końcu powinienem przywitać ciebie, Didier, na samym początku powinienem przywitać ciebie, Didier, bowiem tak jak wspomniałem wcześniej, dzięki twojej inspiracji to wszystko tutaj dzisiaj się odbywa. Profesor Didier Frankfurt kieruje Instytutem Historii i Kultury Europejskiej imienia profesora Bronisława Geremka w Lunéville w Nancy, oczywiście we Francji. Proszę Państwa, i zawsze jest bardzo ważne, kto poprowadzi tę debatę, kto będzie moderatorem. Wszyscy znamy i z wielką radością witamy pana Marka Ostrowskiego, oczywiście z tygodnika Polityka. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń i owocnej debaty. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze, za gościnę przede wszystkim w tym wspaniałym pałacu, który zawsze mi przypomina glorię naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej, obojga narodów. No ale wszystko się kończy, a nasza debata się nie kończy, a zaczyna. Przedstawiłem już, pan dyrektor raczej przedstawił panelistów, więc tego nie będziemy robić po raz wtóry. Tylko powiem, jak tutaj umyśliliśmy tę debatę ustrukturyzować. Mianowicie podzieliłem ją na trzy części. Pierwsza część to będzie diagnoza stanu rzeczy, że tak powiem. Po kolei paneliści powiedzą, co im przychodzi do głowy jako opis sytuacji, jeśli chodzi o wielokulturowość. W drugiej części będziemy trochę psychologizować, głównie korzystając z tego, że mamy pomiędzy nami profesor psychologii, psychologa, prawda? To wybitnego psychologa. I wtedy się będziemy również zastanawiać, czy jest to przekleństwo, czy bogactwo, ta wielokulturowość. I wreszcie w trzeciej części będziemy mówić, w zależności od tego, kto ma jaki pogląd, prawda?
stosownie do tego, czy jest to przekleństwo, to w takim razie jak go uniknąć, a jeżeli jest to błogosławieństwo, no to jak je umocnić. Ja jako moderator sobie pozwolę na krótki wstęp. Będę się, korzystając z mojego doświadczenia telewizyjnego, no, wtrącał tak często, jak to będzie możliwe, żebyście tu Państwo, prawda, na mnie posnęli. No, zacznę nieco w tonie patetycznym. Przez całą historię ludzkości emigranci byli ważnym motorem postępu. Wędrówki ludów pobudzały innowacje, rozprzestrzeniały idee, łagodziły biedę, kładły podwalinę pod coś, co możemy dzisiaj nazwać gospodarką globalną. I nie ulega dla mnie wątpliwości, że w świecie coraz bardziej zglobalizowanym, połączonym, współzależnym, liczba ludzi, którzy mają środki, a jeżeli nie mają środków, to przynajmniej mają ambicje, by migrować, motywację jakąś, to ta liczba ludzi będzie niewątpliwie rosnąć. Brytyjski taki autor Ian Golding z Oxfordu, który całą ogromną książkę napisał o imigracji. Pierwsze słowa tytułu są exceptional people, wyjątkowi ludzie. I w tym swoim dziele on występuje w ogóle przeciwko bardzo dzisiaj popularnej tezie, że gwałtowny wzrost migracji jest niepożądany. Zresztą, co to znaczy gwałtowny wzrost? Wyczytałem niedawno, że to, co my, Polacy, nazywamy wielką emigracją, czyli mówimy o tej grupie ludzi, która, jak Mickiewicz pisał, lękliwe niosła za granicę głowy. Tam, prawda, jest taki fragment z Pana Tadeusza. Biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy lękliwe nieśli za granicę głowy. To cała ta emigracja, i to charakterystyczne, nazywana wielką, liczyła najwyżej 11 tysięcy osób. 150 lat później, po I wojnie światowej, szczególnie okrutnej dla Francji, kiedy rząd francuski stanął z powodu po prostu zabitych mężczyzn, prawda, Francuzów, stanął przed ogromnym zadaniem rozruszania gospodarki, całe pociągi robotników z Polski były sprowadzane, tak że w roku 1931 Francja liczyła ponad 500 000 Polaków, 507 tysięcy dokładnie według spisu. No można powiedzieć, co, oni zostali wchłonięci, mało kto dzisiaj, prawda, mówi, że to jest jakiś problem, ale na początku to był ogromny problem. Rozmawiałem z uczoną francuską, która napisała habilitację o tej emigracji naszej, tamtej, niewielkiej emigracji, tylko do emigracji po I wojnie światowej. Twierdziła ona, że Francuzi bardzo źle przyjmowali Polaków po I wojnie światowej. Uważali, że to są jacyś konkurenci do pracy i w ogóle, że nie są to ludzie comme il faut. Z czasem to się oczywiście zmieniło i dziś w ogóle oni nie stanowią problemu. I dziś w ogóle problem prawdopodobnie tkwi w innym świetle, czy leży w innym świetle. Następuje niewątpliwie pewne znużenie, irytacja ludźmi, nawet tymi nieszczęśnikami, którzy ryzykując życie przedostają się przez Morze Śródziemne. W Unii, naszej Unii, na 505 milionów jej obywateli, 33,5 miliona urodziło się poza
granicami naszej Unii. 20 milionów mieszka wśród nas, nie mając unijnego obywatelstwa. I ostatni fragment wstępu to jest, że życie się oczywiście składa, przynajmniej moim zdaniem, z nieustannych przypadków. Otóż na godzinę przed tą debatą zadzwonił do mnie kolega mój ze studiów, który wkrótce po studiach wyemigrował do Boliwii i tam mieszka. No i myślę sobie, może nie widział pałacu po renowacji, na pewno nie widział. Mówię, słuchaj, to jest okazja, żebyś zobaczył, pójdź ze mną na taką debatę. On mówi, wiesz, nie mogę, bo tam, nie wiem, mam sprawy spadkowe, ledwie przyjechałem, spotkamy się w przyszłym tygodniu. Ale powiem ci jedno, mówi, wiesz, powiedz to, w 2008 roku w Boliwii była zmiana konstytucji. Dziś państwo boliwijskie nazywa się Estado Plurinacional de Bolivia. Wielonarodowe państwo Boliwia. To nie jest określenie dziennikarskie, to jest nazwa państwa. Wielonarodowe państwo Boliwia. Oczywiście to jest symbol, hasło. On mówi, że niewiele z tego w praktyce specjalnie wynika. Nie ma aż takiej różnicy między przeszłością a dniem dzisiejszym, ale symbol godny zauważenia. Zaczniemy od pani... jeszcze tylko jedno zdanie, mianowicie mamy grono wyjątkowo przygotowane do omówienia problemu, bo patrzcie, jak zróżnicowane. Pani Klara Gejwic jest politolożką z wykształcenia, ale no, można powiedzieć, czynnym politykiem, więc zwróci zapewne uwagę na praktyczne aspekty zagadnienia. Pani profesor Grzymała Moszczyńska jest psychologiem. Pan Didier Frankfort jest historykiem. Już był tutaj chwalony osobno, ale jeszcze zwrócę uwagę, że no, jest na przykład autorem pracy pod tytułem Le chant de l'exil, la musique comme l'expression culturelle de la migration. Co, prawda? To znaczy, rozumiem, że państwo rozumieją, zresztą są tłumacze, prawda? Ale wynotowałem to sobie, bo no, niesłychanie mi się podoba ten koncept, no bardzo, bardzo głęboko sięgający w sferę kultury. Pani Klaro, od pani zaczniemy. Co pani sądzi o obecnym stanie rzeczy? Also vielleicht noch mal... Szanowni Państwo, może krótko jeszcze przedstawię się. Pochodzę z Brandenburgii, land na wschodzie Niemiec. Przed 25 laty nie mieliśmy w ogóle żadnych obcokrajowców. Wiadomo, był wtedy mur i nikt, prawie nikt nie mógł się wydostać z kraju i nikt nie chciał przybyć do kraju, ale od tego czasu oczywiście bardzo dużo się zmieniło. Mamy kilka dobrych powodów, dla których dzisiaj mamy w Niemczech dużo obcokrajowców i myślę, że nasz rynek wewnętrzny jest na tyle chłonny, że tylu obcokrajowców możemy przyjąć, szczególnie, że wszyscy prawie jesteśmy członkami Unii Europejskiej, co umożliwia nam mieszkać w różnych miastach, krajach, ale mamy też kilka smutnych sytuacji, jak na przykład ta, która pokazuje, że jest naprawdę dużo osób, które nielegalnie przebywają w danym kraju. Jest wiele osób, które starają się przedostać do Europy, w tym do Niemiec oczywiście, i przez to społeczeństwo ma naprawdę duże wyzwanie, któremu musi stawić czoła. Myślę, że jeżeli przeniesiemy to pytanie na grunt przyszłości i spytamy, jak się ta sytuacja rozwinie, uważam, że heterogenność społeczeństwa
bezpieczeństwa zwiększy się, aczkolwiek jest to oczywiście duże wyzwanie. Również w moim kraju związkowym jest tak, że dużo obywateli jednak sceptycznie przygląda się temu procesowi i napływowi ludności nieniemieckiej. Tym bardziej, że pojawia się pytanie, jak obchodzić się z obcą kulturą, z obcymi zwyczajami, przyzwyczajeniami, obyczajami. Aczkolwiek jest jedna kwestia, o której pan wspomniał na początku, mianowicie wielokulturowość. Dla nas wielokulturowość jest szczególna, bo tak na dobrą sprawę przecież jeszcze nie zdefiniowaliśmy pojęcia wielokulturowości. Czy wielokulturowość oznacza, że zrzekamy się własnej tożsamości narodowej czy kulturowej i każdy, niezależnie skąd pochodzi, ma ten sam status i utrzymuje swoją kulturę i tożsamość i nie ma jednej wiodącej kultury na danym terenie? Czy może powinniśmy podejść od tego z drugiej strony i powiedzieć, że na przykład w Niemczech teraz objęliśmy ścieżkę integracji, szczególnie z naszą turecką mniejszością narodową, która jest najbardziej liczna i przez wiele lat nie chcieliśmy rozpocząć dyskusji o kulturze, o pochodzeniu i co to oznacza, jeżeli wielu muzułmanów żyje z chrześcijanami w jednym i tym samym regionie, ale wcześniej czy później musimy odpowiedzieć na pytanie, jak obejść się sytuacją, w której osoby różnego wyznania, które mają, wyznają różne kultury, ze sobą żyją i muszą ze sobą współżyć w tym samym czasem mieście czy też regionie. Oczywiście możemy podążać ścieżką integracji i współżyć z naszymi współobywatelami. Jest też druga koncepcja, w którym wszystkie kultury i wyznania się mieszają, ponieważ w końcu przecież Europa jest wielkim obszarem, na którym można dopuszczać się w cudzysłowie takich eksperymentów i zadawać jawnie i głośno pytanie, czymże jest moja tożsamość, czym jest w ogóle tożsamość kulturowa czy też narodowa. I zresztą wcześniej o tym też rozmawialiśmy. Jeżeli będziemy siebie porównać, no to siedzi tutaj dwóch mężczyzn, siedzą dwie kobiety, czworo Europejczyków, jedna Niemka, nie wiem ile matek tu siedzi. Także kwestia własnej tożsamości nie jest określona w 100%, ale zależna od tego, w jakich ramach my się sami rozumiemy i postrzegamy. Myślę, że będzie niemożliwe, aby odwrócić tego trendu i nie będzie możliwe, aby społeczeństwo było w 100% jednakowe. To jest niemożliwe i to było, nigdy nie było możliwe. W ciągu ostatnich 100 lat też ta struktura społeczna jednak się zmieniała, w szczególności po II wojnie światowej. I dlatego też musimy zadać sobie pytanie, jak będziemy radzić sobie w sytuacji, gdzie rzeczywiście to społeczeństwo będzie zróżnicowane, a jednocześnie nie chcemy, bo przecież nikt nie chce, stracić swojej tożsamości. Dlatego też powinniśmy się pochylić nad własną tożsamością. Pani profesor, czy pani by nie chciała zabrać głosu na temat wyjaśnienia tej sprawy modelu wielokulturowości? To znaczy, właściwie to miała być druga część, ale widzę, że teraz tak zmierzamy w tym kierunku. Są, bardzo upraszczając, mamy dwa modele, prawda, że mamy model amerykański, czy raczej jeszcze bardziej francuski, kiedy my mówimy, proszę bardzo, wszyscy ci, którzy przychodzą, albo przynajmniej duża część z nich, witamy ich serdecznie, ale oni niech będą Francuzami. Pamiętam, jak się uczyłem francuskiego, to inne kraje, czy inne społeczeństwa miały kursy języka, kurs angielskiego. Natomiast po francusku to się nazywało Cours de la langue et la civilisation française. Prawda? To jest jednak ogromna różnica. Mianowicie my chcemy, żeby ci przybysze, upraszczając oczywiście, byli Francuzami. Jest drugi model. Głównie tutaj mam na myśli Amerykę, prawda? Melting pot, czyli że właściwie wszyscy mamy być... Przepraszam, jeszcze inaczej. Zostańmy przy Francji i przy Australii, bo przy okazji wspomnę wielkiego naszego socjologa, profesora Jerzego Zubrzyckiego, nie żyjącego już, który w ogóle był twórcą modelu australijskiego i on
przepraszam, sam nie słyszę siebie. I on powiada, tak to ułożył w Australii, że żeby każdy przybysz zachował również swoją drugą tożsamość. To znaczy, owszem, on będzie obywatelem Australii, ale bynajmniej nie rezygnując ze swojego ojczystego języka, którego może się uczyć bez własnego ośrodka kultury, bez własnej rozgłośni radiowej. W tym momencie, kiedy ja z nim rozmawiałem 15 lat temu, było 86 rozgłośni etnicznych w Australii. O tych tożsamościach może nam pani powie, pani profesor. Proszę Państwa, my w Krakowie bardzo lubimy odwoływać się do historii, bardzo się dobrze czujemy w takiej sytuacji, a w związku z tym, jak się odwoływać już, to już, i proszę pozwolić, że odwołam się do Platona. Otóż, proszę Państwa, Platon bardzo nie lubił wielokulturowości. I w jego dziełach zebranych możemy znaleźć takie zdanie, że cudzoziemcy powinni być trzymani w porcie, do którego zawinął ich statek. A obywatele greccy mogą opuścić swój kraj dopiero po ukończeniu 40 roku życia, bo wtedy doprawdy już im nic nie zaszkodzi. Także no, dysputa wokół wielokulturowości nie jest szczególnie nowa. To może tak, że tak powiem, tytułem wstępu. Ale mówiąc o modelach wielokulturowości, proszę Państwa, ja myślę, że jest tak, że my bardzo dużo pojęć mylimy, używamy ich synonimicznie albo używamy ich w opozycji, tam gdzie opozycji nie ma. Przede wszystkim mówimy bardzo często o integracji jako idealnym stanie. Mamy imigrantów, którzy przynoszą swoją kulturę, żyją nią, a jednocześnie żyją kulturą kraju pochodzenia. Proszę Państwa, no jest to typowe myślenie życzeniowe. To nie jest możliwe, dlatego bo nie da się jednocześnie być tym i tym. Po prostu się nie da. My czynimy wybory, niektóre z tych wyborów są z większym, niektóre z mniejszym sukcesem, ale nie da się jednocześnie i w tym samym momencie. Jako przykład taki bardzo barwny, proszę pozwolić, że przytoczę sytuację z metra sztokholmskiego w piątkowy wieczór. Ci z Państwa, którzy mieli takie doświadczenie, wiedzą, co to znaczy. Jeżeli się jest emigrantem syryjskim, to nie dokonuje się wyborów, czy ja chcę być w tym momencie Syryjczykiem, czy chcę zachowywać się jak Szwed. Takiego wyboru nie ma. Ten wybór może być bardzo kosztowny. Wybieram jedną strategię, która mi pozwoli przeżyć. Ale wracając do innych strategii wielokulturowości. Drugą strategią jest taka strategia asymilacji. Mówimy, my wchłaniamy, porzucamy kulturę kraju pochodzenia, dajemy się wchłonąć, kraj nas wchłania. To jest możliwe, to jest bardzo opłacalna strategia stawania się społeczeństwem wielokulturowym, acz bardzo kosztowna dla tych, którzy mają być wchłonięci. No wreszcie możemy powiedzieć, przyjechaliśmy i my nie chcemy wejść w to nowe społeczeństwo, musimy, nie chcemy, ale my tworzymy własne enklawy i mamy wielokulturowość, ale taką ograniczoną grupą zawodową, ograniczoną miejscem zamieszkania. Jesteśmy wśród swoich. Bardzo wielu Polaków, którzy wybrali emigrację, tak naprawdę wybrali separację. Niektórzy z dumą mówią, że nie musieli nauczyć się języka kraju, w którym przebywają. Sama spotkałam takie wypowiedzi. No i wreszcie, proszę Państwa, jest sytuacja wielokulturowości, kiedy strona, która przyjęła emigrantów, nie jest z tego powodu szczęśliwa tak dalece, że odmawia im wejścia tak naprawdę w społeczeństwo, a oni odcięli się w międzyczasie od kultury kraju pochodzenia. Mówimy o tym, że się zmarginalizowali. Także trochę tak na zasadzie powrotu do pytania, które pan postawił. Powiedziałabym, wielokulturowość być musi, ale jeżeli mielibyśmy sobie czegoś życzyć, to, żeby to była integracja rzeczywista, a nie projekt polityczny i myślenie życzeniowe po jednej stronie i żeby było najmniej tej ostatniej strategii marginalizacji, wtedy ta wielokulturowość
wyjdzie na zdrowie i tym przyjmującym, i tym, którzy zostali przyjęci. Didier Francfort, c'est à vous. Hein? Troszkę mi tak dziwnie, że się czuję, że od razu zostaliśmy jak gdyby, że połączyliśmy wielokulturowość i historię emigracji. Wydaje mi się, że jest to zjawisko problemu, które obecnie występuje w Europie, ponieważ wielokulturowość to również jest historia, która miała miejsce w tworzeniu kultur, w cesarstwach wielonarodowych, niezależnie od sprawy emigracji czy migracji. Sądzę, że jeżeli tak szybko obie rzeczy łączymy ze sobą, to znaczy, że mamy problem z tym dzisiaj w Europie. W Europie mamy problem, który stanowi pewną blokadę wobec emigracji. Tysiące ludzi umiera, chcąc przejechać przez Morze Śródziemne, ponieważ rozwiązanie, które znajdujemy, to jest, że będziemy prześladować paserów tych ludzi. To jest problem europejski, jaki powstaje dzisiaj, niezdolność potraktowania po ludzku problemu bardzo poważnego. Jak do tego dochodzi? Chcę powrócić do pewnych stwierdzeń, o których mówiliśmy na początku. Dochodzimy do tego w ten sposób, ponieważ jest naprawdę straszny lęk, przerost lęku. I wielokulturowość wtedy łączy, czy znaczy antywielokulturowość łączy dwa strachy, dwa lęki. Strach przed emigracją i strach przed Europą. I jest, pojawia się coś nowego w sposobie, w jaki społeczeństwa patrzą na kulturę. Na przykład w XVIII wieku były elity wielokulturowe, międzynarodowe, kosmopolityczne i ludność bardzo przywiązana do swoich miejsca urodzenia. W XIX wieku natomiast powstały państwa, narody, barbarzyńca, tak jak u Platona, to jest ten obcy. A w XX wieku dochodzimy do czegoś dziwnego, zadziwiającego, a mianowicie, że wielokulturowości dzisiaj boją się biedni, ubodzy. Problem to to, iż powstają fałszywe rozwiązania polityczne, tak zwane populistyczne, które polegają na tym, że wskazuje się jako wspólnego wroga imigranta i Europę, uważając, że dzisiaj ci, którzy są odpowiedzialni za to ryzyko, nie mają pojęcia o tej idei Europy elitarnej, która żyje w micie rzeczy łatwych. I sądzę, że właśnie ten model Europy, w której my jesteśmy między sobą, my możemy sobie mówić, wymieniać poglądy między sobą, ale jest kwalifikowana jako coś jako elitarnego. I tu jest problem. By rozjaśnić nam te pojęcia wyjściowe, zwracam się teraz do profesor psychologii. Czy pani czyni różnicę pomiędzy wielokulturowością a przyjmowaniem różnych tożsamości? To znaczy, podobał mi się przykład, jaki podał ten krnąbrny Francuz, czy też Niemiec, Convandit, który posługuje się takim przykładem, że Holenderka, która była już dzieckiem emigrantów, pojechała gdzieś na stypendium Erasmusa do Portugalii. Tam poznała Portugalczyka, który również był dzieckiem emigrantów i był, powiedzmy, Portugalczyko-Włochem, prawda? Z matki takiej, ona ta również. Dziecko, które ich przyszło na świat i zaczęło pracować, nie wiem gdzie, w Maroku czy tego,
kim ono jest. Ono nie potrafi dobrze określić swojej tożsamości, a druga sprawa, że, czy też może w ogóle przyjmuje inną, a druga sprawa, że są ludzie, mówią, dobrze, ale przecież możemy my sami w jednej osobie łączyć dwie albo trzy tożsamości. Czy wielokulturowość i ta tożsamość, jak ją nazwać, etniczna, to jest to samo? Jeżeli nie, to na czym polega różnica? Ja myślę, że w ogóle jest jeszcze trzecia tożsamość, o której, odwołując się do przykładu, który pan podał, należałoby powiedzieć. Proszę państwa, dzieci trzeciej kultury. Dzieci, które mają taką szczególną stronę internetową, na której, jeśli wstukacie państwo do przeglądarki TCK, Third Culture Kids, ale pod tytuł Jedyny dom, jedyny prawdziwy dom dzieci trzeciej kultury. Czyli coraz częściej pojawia się tożsamość zawieszona poza tożsamością fizyczną, poza miejscem. Ja myślę, że to jest to, co się teraz wydarza, że ponieważ wędrujemy, ponieważ zmieniamy miejsca pobytu, nie chcemy się przywiązywać. Ja prowadzę wywiady teraz z polskimi dziećmi powracającymi z emigracji wraz z rodzicami do Polski. I słyszę w tych wywiadach, kiedy czwarty raz rodzice się wyprowadzili, ja już wiedziałam, że nie wolno mi się przywiązać, bo to będzie boleć, kiedy znowu będę musiała wyjechać. Także mam wrażenie, że na naszych oczach dzieje się coś unikalnego. Ludzie młodzi, nastolatki, przestają chcieć mieć tożsamość. Także proszę wybaczyć, że nie odnoszę się wprost do tego pytania, ale wydaje mi się, że mamy do czynienia z jakościowo nowym zjawiskiem, które dzieje się tu i teraz, w tej chwili, przed nami. Do pana profesora Frankfurt. Mam wobec tego takie pytanie, żeby on pociągnął dalej to rozróżnienie pomiędzy projektem, że tak powiem, de savant, uczonych, projektem intelektualnym, a tym, co się widzi w praktyce? Bardzo mi przykro. Będę używał terminów francuskich, które wykazują doskonale problem. Po francusku, jeżeli obcy człowiek przyjeżdża do pracy, we Francji jest emigrantem. Kiedy Francuz jedzie za granicę, jest ekspatriowany, jak gdyby. Nie używa się tego samego słownictwa dla określenia obu, ponieważ po prostu Francuz może sobie gdzieś pojechać, natomiast ten, który przyjeżdża do Francji, nie może. Jest to problem przede wszystkim społeczny. To znaczy, że Francuz nigdy nie będzie emigrantem, prawda? Bo zawsze będzie Francuzem. Tak, oczywiście, ponieważ oczywiście to wynika z pewnego poczucia, z tradycji hegemonicznej, która niekoniecznie jest chwałą Francji, ale w końcu to jest cząstka cech historycznych Francji. Wydaje mi się, że należy dokonać rozróżnienia tego, co może być uważane za wielokulturowość, jako projekt polityczny, rozróżnienia statusu różnych jednostek, na przykład to, co się dzieje w Kanadzie, bardzo dobrze to wszystko jest ułożone, to tam tworzą różne sytuacje prawne w zależności od pochodzenia, a z drugiej strony rzeczywistość, tym, czym jest wielokulturowość, tak jak to mówiła nasz kolega, że wielokulturowość nie czekała na konstytucję, na tworzenie się państw, ponieważ to zjawisko stwarza, że każdy z nas przeszedł przez różne tożsamości, przez identyfikacje wielokrotne, kiedy w pewnym momencie jesteśmy mężczyzną lub kobietą, czy kim chcemy, Polakiem, Francuzem, amatorem muzyki amerykańskiej, kina francuskiego czy włoskiego, kuchni takiej czy innej. Nigdy nie udaje nam się
imitować przynależności do czegoś. To jest rzeczywistość społeczna codzienna, nie jest to projekt polityczny. Będziemy dokonywać rozróżnienia statusu politycznego, rodzaju wspólnotowości, że będziemy tworzyć grupy społeczne z jednym kryterium przynależności. Była to rodzaj apartheidu narodowego. To byłoby nie do przyjęcia. Natomiast cała reszta to jest rzeczywistość, której nie możemy pomijać, nie możemy jej negować. I która jest w końcu jakimś bogactwem, ponieważ wyobrażam sobie, i to z przerażeniem, społeczeństwo, które byłoby w przeciwieństwie do wielokulturowości jednokulturowe, monokulturowe. Co to by było za społeczeństwo? Czym byłoby ono? Otóż byłbym zmuszony posłuchać jedynie muzyki francuskiej. Znalazłbym się w epoce, kiedy Wagner był nienawidzony. Może to były powody po temu. Ale dlatego, że to Niemiec, to nie mógłbym słuchać muzyki niemieckiej. Mam prawo słuchać muzyki niemieckiej. Mam prawo przywłaszczyć sobie tę muzykę, jeżeli nie jest ona moją. I wyrażać moją tożsamość. Gdybym nie mógł wyrazić swojej tożsamości, strasznie bym się nudził. To byłoby nie do zniesienia. Do pani Klary Gavis bym miał takie pytanie. W pewnym momencie wasza piękna Republika Federalna zaczęła zachęcać dzieci tureckich gastarbeiterów, żeby one przyjmowały obywatelstwo niemieckie. Początkowo, rozumiem, był wielki opór, a potem tak się nagle stało, że Republice zależało na tych obywatelach. Pamiętam moje zdziwienie, kiedy tu w ambasadzie na Dzień Jedności Niemiec było przyjęcie urządzane przez jakiś land, już nie pamiętam jaki, na czele tego landu stał polityk o rysach wyraźnie tureckich, już nie pamiętam, tureckich czy wietnamskich. W każdym razie rozumiem, że na tyle akceptowany, że Niemcy musieli go wybrać. Niemcy pochodzenia niemieckiego, przepraszam, bo on oczywiście też był Niemcem. Kiedy ten zwrot nadszedł i dlaczego? Zaszedł i dlaczego? To może tak. To jest kwestia dość skomplikowana. Trudno tutaj dokonać takiego rozróżnienia. Kto jest niemiecki, a kto nie jest niemiecki. Mamy kraje związkowe, gdzie, nie wiem, no były Amerykanie, jak człowiek przychodził na świat. A w Niemczech, nie wiem, można było jako Niemiec przyjść na świat w Niemczech, ale można być też osobą urodzoną w Niemczech z pochodzenia tureckiego. Mówimy też o Niemcach, którzy byli przesiedleńcami z byłego Związku Radzieckiego. To jest kwestia naprawdę definicji. Jak nasza piękna Republika Federalna, tak jak pan powiedział, w latach 60. ze względu na brak siły fachowej bardzo dużo zaprosiła gastarbeiterów. Zrobiła to przede wszystkim, żeby pokryć zapotrzebowanie na siłę roboczą. I to słowo gastarbeiter też pokazuje, jakie to, czyli pracownik gościnny. Jakie to było podejście? Bo gość jest ktoś, kto kiedyś se pójdzie, wróci. Nie, a nikt nie myślał na ten temat, co to oznacza dla danego społeczeństwa, jeżeli tysiące ludzi przychodzi z innego kręgu kulturowego, religijnego i pozostają w danym kraju. A nie wiem, wracają do już obcej sobie ojczyzny po 30 latach pracy w RFN. Jeżeli człowiek sobie nie robił żadnych tutaj przemyśleń, nie myślał na temat integracji, tylko traktował tych ludzi jako właśnie takich gości, to doszło do czegoś takiego jak społeczeństwo równoległe. Są
takie wspólnoty tureckie, które czytają tureckie gazety, słuchają tureckich radiostacji i żyją terytorialnie w Niemczech, ale jakby obok społeczeństwa niemieckiego, niespecjalnie nawiązując z nim kontakt. I oczywiście tutaj też mamy z tym pewne problemy. Tutaj trzeba dojść do swojego rodzaju zmiany myślenia w niemieckiej polityce. Trzeba się stawić, trzeba się zmierzyć z tym problemem. Teraz się staramy, aby dzieci z tych rodzin w miarę jak najszybciej zaczęły się uczyć języka niemieckiego, ponieważ to jest klucz do uczestnictwa, do partycypacji w życiu całego społeczeństwa. Mamy też Turków w Niemczech żyjących już od nie wiem ilu lat, którzy prawie w ogóle po niemiecku nie mówią. No i to z kolei powoduje problemy na rynku pracy, w zakresie integracji, ale z drugiej strony, i to też pan powiedział, no jak się tworzy nowa tożsamość, tutaj należy postawić sobie pytanie, jak możemy sobie stworzyć takie bogactwo, no bo tak jak pan powiedział, że trudno by było żyć tylko w monokulturach. I ludzie, którzy chcą się integrować, jak mogą zachować swoją tożsamość? I to jest coś, co trzeba wspierać jako polityk. Tutaj jest to możliwe na szczęście w dużych społecznościach tureckich, czy w miejscach, gdzie mieszkają duże społeczności tureckie, że turecki jest też nauczany w szkołach. Bo też nie chcielibyśmy, żeby było tak, że język kraju, do którego ci ludzie przybyli, został opanowany mocno średnio i też tylko w podstawach swoją mowę ojczystą ci ludzie opanowali. I tutaj to też jest jeden z elementów naszej debaty na temat podwójnego obywatelstwa. Na ile posiąść i jak głęboko tutaj zapuścić korzenie w kraju, do którego się przybyło, a na ile pozbyć się, czy na ile zrezygnować z dotychczasowej tożsamości. O tym, co zrobić i jaki jest projekt, to będziemy mówić w trzeciej części. Natomiast w tej drugiej części, do której teraz przejdźmy, to rozpoczniemy od pytania, czy jesteśmy w ogóle urodzeni do wielokulturowości, czy ona jest nam właściwa jako ludziom, i zaczyna oczywiście pani profesor, która rzecz potraktuje psychologicznie. Kiedy mówiliśmy o temacie tej debaty, ja właściwie powiedziałam, że wobec tego ja się trochę powymączam jako psycholog na temat tego, jak to jest z tą wielokulturowością z punktu widzenia po prostu psychologii. Proszę Państwa, wielokulturowość, różnorodność to jest coś, co dla nas jako ludzi jest bardzo kosztowne poznawczo. My nie lubimy rozwiązań kosztownych poznawczo. My wybieramy rozwiązania możliwie proste. Bardzo namawiam Państwa do zrobienia takiego ćwiczenia, nie tu miejsce i czas, ale w zaciszu własnego domu. Proszę sobie na moment usiąść, zrelaksować się i spróbować kawałek po kawałku poczuć swoje własne ciało od stóp do głowy. I proszę sobie zrobić takie ćwiczenie, co Państwo czujecie, kiedy się skupiacie na tym, co czują Wasze stopy, co czują Wasze plecy, głowa. A później, kiedy już sobie zrobicie taki, że tak powiem, spacer po sobie, spróbujcie to wszystko poczuć razem. I bardzo szybko można zobaczyć, że nie da się, że tego się fizycznie nie da, że nasza przepustowość, mówiąc obrazowo, naszego układu nerwowego jest ograniczona. I oczywiście w innej skali, ale to jest trochę z odbiorem poznawczym świata. My nie czujemy się komfortowo z różnorodnością, bo musimy przetwarzać bardzo dużo bodźców. I dlatego, proszę Państwa, że poznawczy odbiór rzeczywistości jest taki kosztowny psychologicznie. My staramy się ten odbiór uprościć. Jednym z takich obraźliwych powiedzeń skierowanych do naszych oponentów jest powiedzenie: ależ ty myślisz stereotypowo.
to nie jest komplement, to jest no, niegrzeczne powiedzenie. Tymczasem psycholog powie tyle. No myślę stereotypowo, no bo jak mam myśleć? Taki jest mój układ nerwowy. Tak sobie radzę z dopływem bodźców z otaczającego świata. Ja je muszę uprościć, ja muszę sobie z tym poradzić, właśnie odcinając zróżnicowanie. O tym, jak sobie właśnie z tym radzić, rozumiem, będziemy mówić w trzeciej części i nie chcę tutaj wybiegać. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Nie obrażajmy się i nie obrażajmy innych mówieniem, że stereotyp to jest coś złego z definicji. To jest coś, co jest nam dane jako człowiekowi, co nie znaczy, że musimy za tym iść. Ale przyjmijmy do wiadomości, że to jest dość naturalne dla naszej konstrukcji psychicznej. I o to się już naprawdę nie ma jak obrażać. Alors, je peux pas dire que sous-estimer la difficulté, puisque je ponieważ mówię po francusku i chciałbym oczywiście mówić innymi językami, ale nie udaje mi się opanować tego środowiska tak i otoczenia, jakbym chciał, żeby móc wykazać się, że to nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Rozwiązanie, jakie znalazłem w mojej pracy historyka, to by pracować i pochylić się nad muzyką. I dzięki muzyce czuję się dobrze. No to trochę wygląda, że się chwalę, że odgrywam takiego strasznie solidnego, świetnego faceta, który się niczego nie boi, że panuje nad wszystkim. Oczywiście nie potrafię się nauczyć języków, ale nigdy za granicą nie czuję się, nie gubię się w muzyce. Każda muzyka przemawia do mnie, jakby była moją. Każda muzyka mówi do mnie, jakby była w moim środowisku. I tym bardziej dzisiaj. Dlatego też nie udaje mi się postrzegać jako coś zagrażającego dla mnie w tych miejscach, bardzo mi przykro, ja chciałbym mówić wieloma językami, ale tutaj nie daję sobie rady. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, czuję się swobodnie. Jeśli chodzi o kuchnię, czuję się swobodnie. I na tym poprzestanę, na muzyce i na kuchni. W kontaktach międzyludzkich, które nie tylko są językowe, odczuwam coś uniwersalnego. Kiedy uściskam czyjąś dłoń, czuję kontakt ludzki. Nawet jeżeli... I czuję się u siebie, w domu, czuję się swobodnie i nie czuję się zagrożony. Te inności są wytworzone sztucznie. Na przykład coś, co wydaje mi się bardzo jasne. Granica wschodnia Europy. Jest to temat do polemiki. Granica wschodnia Europy. Jest to jak gdyby granica, która oddziela Bułgarię od Grecji, kraje, które są członkami Unii Europejskiej, od Turcji, która nie jest członkiem Unii Europejskiej. To jest granica. Żeby ją przekroczyć, trzeba bardzo wcześnie wstać. Czyli mamy granicę, która jest postrzegana jako przykład inności całkowitej. Ci są Europejczykami, ci nie są. Ale jeżeli nie weźmiemy języka pod rozwagę, co znajdujemy? Z jednej strony mamy pomak bułgarskie, muzułmanie języka bułgarskiego. Oni są Europejczykami czy nie? Z drugiej strony mamy Turków, którzy mówią w Grecji. I są w Grecji, mówią po turecku. Czy są Europejczykami, czy nie? Jeżeli z kolei będę szukać chrześcijan w Turcji mówiących po turecku, to jeszcze bardziej skomplikuję wszystko. Czy oni są Europejczykami, czy nie? Nie opieram się na tych kryteriach skomplikowanych, opieram się na kryteriach prostych. Co jemy? Jemy wszyscy to samo, po jednej i po drugiej stronie. Wszyscy słuchają tej samej muzyki. Cyganie na przykład. Czyli nie ma granicy, która mogłaby zagrozić temu. Fakt kulturowy nie jest jakimś rozróżnieniem. Praktyka kulturowa.
ci, którzy chcą koniecznie osiągać stereotypy. Ja nie będę stygmatyzować ludzi, którzy są nosicielami stereotypów. Ja też mam swoją cząstkę stereotypów, ale jeżeli mówię nie o przedstawicielach, ale o praktyce, nawet o najgroźniejsze praktyki rasistowskie, który mówi, że mój czarny sąsiad nie jest sympatyczny. Ale to wszystko zależy od praktyki, a nie od pewnej reprezentatywności. My, intelektualiści europejscy na przykład, lub politycy europejscy, mamy pewną odpowiedzialność, która polega na tym, ażebyśmy wysunęli na pierwsze miejsce praktyki współegzystencji niż wykluczenia i odróżnienia. Najważniejsza jest współegzystencja, współistnienie. Posuwa nas w stronę trzecią, co robić, ale jeszcze pani profesor skomentuje. Krótkie, że tak powiem, zadanie. Panie profesorze, w jakim języku powie pan komuś, kogo pan kocha, kocham cię? I czy pan, jeśli pan to samo powie w innym języku, czy pan powie to samo? Zaczerwienie się przez panią to straszne, ponieważ oczywiście nie mówię kocham cię w ten sam sposób osobom tym samym językiem. Tego nie można sprowadzić do języka, ponieważ często jest to kwestia spojrzenia. Czasami jest to uczucie. Nie sądzę, że kryteria językowe podsumowują efekty kulturowe, o ile jestem w pełni świadomy, że podświadomość jest struktur ukształtowana jak język. Jestem gotowy nauczyć się czy wykorzystać wiele języków. Dziennikarz, no oczywiście język jest dla mnie mimo wszystko najważniejszą częścią tożsamości kulturalnej. Czy tożsamości w ogóle, prawdopodobnie nie, inne formy ekspresji, nie wiem jak to nazwać, no nie jestem naukowcem, ale inne części składowe tożsamości, jeśli tak można powiedzieć. Pan profesor tutaj mówił o muzyce, prawda, czy o kuchni, no mimo wszystko nie są tak ważne dla mnie przynajmniej jak język, więc ten język jest rzeczywiście chyba najważniejszą częścią tożsamości etnicznej czy narodowej, prawda? No ale to jest temat poboczny. Do naszej pani polityk się zwrócimy. Mówiliśmy tutaj też o grupie, która nie chce integracji, która żyje w danym kraju, wszyscy o tym wspominali, żyje w społeczeństwie, którego nie czuje się częścią. Jakiego rodzaju to tworzy problemy dla pani jako polityka? No cóż, chyba najbardziej znanym przykładem jest ten, o którym mówiłem wcześniej, o równoległym społeczeństwie tak zwanym, kiedy mamy osoby, które są muzułmanami, żyją w społeczeństwie, ale jednak integrować się nie chcą. I jeżeli spojrzymy, jak do tego w ogóle doszło, jak taki proces wygląda, to dochodzimy do wniosku, że przecież człowiek jest istotą społeczną, tak na dobrą sprawę. Chcemy być kochani, chcemy mieć to poczucie przynależności, chcemy być częścią jakiejś rodziny. Ale są oczywiście osoby, które żyją pośród nas, które żyją w naszym społeczeństwie, ale mimo to nie chcą się integrować.
Dlaczego? No, z jednej strony jest to pewna reakcja obronna, ewentualnie są negatywnie nastawieni do danego społeczeństwa, w związku z czym wypracowują pewne mechanizmy obronne, aby chronić swoją tożsamość kulturową, bo na przykład we własnym społeczeństwie nie znaleźli zrozumienia, albo w społeczeństwie, w którym się znaleźli, nie odnajdują się na rynku pracy, nie znają języka. Ponadto dochodzą do tego oczywiście różnice religijne, które szczególnie w przypadku niektórych grup są bardzo silne. Patrząc na społeczeństwo teraz niemieckie, które jednak w pewnym sensie było otwarte i zawsze chciało się integrować i zawsze, jeżeli nawet tysiące muzułmanów przybywało do Niemiec, zawsze ich mniej lub bardziej z otwartymi rękami przyjmowali, to na niwie polityki jednak coś nam się nie udało, czegoś nie dopilnowaliśmy i były prezydent Christian Wolff kiedyś powiedział, że islam jest częścią Niemiec. I ta jego wypowiedź wywołała naprawdę gorącą dyskusję w całym kraju, ponieważ oczywiście wiele osób w ogóle nie zrozumiała, o co tak naprawdę chodzi, chciała wyjaśnień. Ale kiedy zastanowić się na tym, że wiele osób, nawet Niemcy urodzeni w Niemczech, są muzułmanami i nikt nie zakłada, że należy ich nawracać na tak zwaną właściwą religię, czy tworzy wielki ruch społeczny, że takie osoby nie należą jednak do Niemiec, no to teraz pytanie, czy w ogóle jest coś takiego jak niemiecki islam? I staraliśmy się odpowiedzieć na to pytanie, co z tym zrobić i bardzo często, jeżeli chodzi o imamów na przykład, byli oni ściągani, w cudzysłowie, z innych krajów, ponieważ w Niemczech ich nie było, ponieważ ta religia przez pewien czas była uciskana. I jeżeli chodzi o imamów, oni muszą mieć zaplecze religijne, muszą wychowywać się w takim, a nie innym kraju, tak wynika z tej religii akurat. I staraliśmy się wtedy stworzyć przyjazne otoczenie. I dlatego też wtedy staraliśmy się, ponieważ widzieliśmy, że jest deficyt imamów, kształcić ich w Niemczech, przystosować nasze społeczeństwo, ale nie tylko, ale też system troszeczkę edukacji, też placówki do tego, aby mogli się tu kształcić, żeby czuli się tu naprawdę jak u siebie. I myślę, że to był naprawdę ważny krok, aby uniknąć sytuacji, gdzie dochodzi do pewnego wykluczenia społecznego, ponieważ właśnie takie sytuacje, gdzie dochodzi do wykluczenia społecznego, są wykorzystywane przez grupy radykalne i dochodzi do niepokoju w ramach społeczeństwa. Dlatego też, jeżeli mamy takie równoległe, jak to nazwałam, społeczeństwa, należy takie sytuacje niwelować, aby było jedno koherentne, jednorodne społeczeństwo, aczkolwiek z różnymi zapleczami, czy to kulturowymi, czy religijnymi. Chciałbym się posłużyć przykładem Francji, który jest takim krajem imigrantów od XIX wieku. I jeżeli się mówi, że o tym, że tacy czy tacy nie chcą się integrować z Francją, to jest to coś, co jest nam dobrze znane. Na początku to byli Belgowie, prawda? Mówiono o tym, że oni są inni, oni jedzą dziwnie, oni się nie chcą integrować. Potem to przyszła kolejna Włochów. Zbyt są religijni albo nie dość religijny, pozostają we własnym gronie. Oni nie chcą się integrować. A jednak się zintegrowali, tak? Nie mamy w tej chwili problemu. Potem przyszła kolejna Polaków. I znowu, to było to samo, że pozostają we własnym gronie, są zbyt chrześcijańscy, w jakby nie było laickim kraju. Rządzi nimi ksiądz w ich parafii, albo właśnie są burzycielami i gdzieś tam cały czas coś usiłują wymyślić, a w tej chwili nie ma problemu z Polakami. A więc jest tak, że w tej całej konstrukcji historycznej pojawia się ten element. I są takie momenty, kiedy doszło też do tego, że zaczęliśmy mówić o pewnej aklimatyzacji islamu. Natomiast musimy tutaj uświadomić sobie, że w tej chwili mamy do czynienia z islamem, który nie jest tylko islamem tradycyjnym, ale jest takim islamem internetowym, przez satelitę. Co oznacza, że ludzie, którzy właściwie niczym się nie wyróżniali, nagle zaczynają
zwracać się do pewnych praktyk, które nie istniały wcześniej i opierają się na jakichś cybermodelach, cyberwzorcach. To nie jest tradycja tak naprawdę, do czego oni się odwołują. To nie jest coś, co oni robią na wzór swoich dziadów i pradziadów, dlatego że powiedzmy ich pradziadowie czy prababki nie nosiły jakichś chust na twarzy. Czyli jest to coś, co zostało wymyślone w określonym społeczeństwie i zostały wprowadzone pewne modele, pewne wzorce, które zostały wprowadzone nie na zasadzie tradycyjnych rodzinnych modeli. I to jest nowe. Przejdziemy do tego świata przyszłości, prawda, świata idealnego. To jeszcze może, panie profesorze, pan powie krótko o tej koncepcji z prowincji Quebec. Rozumiem, że to jest Francja prawie, prawda? Gdzie już w połowie lat 90. spisano politykę w sprawie imigracji i integracji i wtedy już wypłynął problem tego, co określono terminem accommodement raisonnable, czyli rozsądne ułożenie się, rozsądna ugoda. Tak, francuski z Quebecu i francuski z Francji to nie jest to samo. To, co się wydarzyło w Kanadzie, to się wydarzyło w kraju, który miał pewne tradycje współistnienia federalnego, w kraju, który ma pewną strukturę polityczną inną od struktury Francji i który podkreślił możliwość utworzenia pewnego statutu prawnego w zależności od tego, kim się czuje dana osoba, do jakiej zbiorowości należy. We Francji to jest niemożliwe. We Francji te wydarzenia, które miały miejsce zupełnie ostatnio, wczoraj, przedwczoraj, to, co się wydarzyło w Perpignan, gdzie mer, który został wybrany głosami Frontu Narodowego, zrobił coś, co polega na tym, że zaczął liczyć uczniów muzułmańskich w szkołach. Stworzył taki rejestr tych uczniów na podstawie imion tych uczniów, co już jest dosyć skomplikowane, bo przecież są też Arabowie, którzy są chrześcijanami. A więc wziął imiona, policzył i podobno 60% czy 70% tych dzieci to są muzułmanie. Na szczęście we Francji nastąpiła reakcja na to. Natychmiast powiedziano, że takich rzeczy nie wolno robić. I to jest jakby przeciwieństwo tego takiego statutu indywidualnego jednostki. A więc jest to, nawet jeżeli dzisiaj jest to bardzo trudne z powodu tych nowych konstrukcji, które powstają, ale w każdym razie chodzi o to, żeby tutaj też pewnych rzeczy nie upraszczać. W tej chwili jest... Dawniej trzeba było na przykład pójść do meczetu, żeby wysłuchać jakiegoś dyskursu religijnego. Teraz to nie jest konieczne, wystarczy włączyć internet. I nawet jeżeli się szkoli imamów, szkoli się księży w danym kraju, w kraju, który przyjmuje imigrantów, to oni muszą, w zasadzie są w opozycji do tych imamów, czy którzy mówią często rzeczy zupełnie sprzeczne, mówią zupełnie inne i którzy mieszkają gdzie indziej. A co może się podobać na przykład dzieciom, które mieszkają nagle w innym kraju? Tak, to są wszystko strasznie skomplikowane rzeczy. Tak postawimy zagadnienie, że no jak jest, to mniej więcej wiemy, chociaż nie mieliśmy czasu tutaj na jakieś długie opisy. Przejdziemy teraz do świata idealnego, świata marzeń. Zadaliśmy tu pytanie w debacie, taki jest jej ogólny temat, czy wielokulturowość jest błogosławieństwem, czy przekleństwem. No,
rozumiemy z tego, co mówimy, tu wszyscy, zdaje się, wielkiego sporu nie ma, że to jest pewna rzecz nieunikniona, prawda, że tak się rozwijają społeczeństwa. Ale teraz ten świat, opis tego świata, co byśmy chcieli zrobić, co jest najważniejsze, żeby sprzyjać bądź nie sprzyjać tej wielokulturowości, to zacznę tutaj od pani profesor, bo zafrapowało mnie jej pytanie. Jakie strategie promowania wielokulturowości gwarantują brak sukcesu? No tak to człowiek coś powie i później ma co powiedział, a nawet dużo więcej. Ale próbując... Znaczy, upraszczając, czego na pewno nie wolno robić? Ja myślę, że na pewno nie wolno wierzyć, że to się zrobi samo. Niestety głębokie przekonanie, że to się zrobi samo, ja widzę bardzo mocno na uczelniach wyższych. Ja od bardzo wielu lat jestem koordynatorem programu Erasmus u siebie na Uniwersytecie Jagiellońskim i doskonale widzę, jak cały potencjał tego programu jest sumiennie marnowany, a mam wiele powodów, żeby sądzić, że nie tylko u mnie na uczelni, przez wiarę, że jeżeli studenci z różnych krajów świata przyjadą do Polski, to oni w Polsce wejdą w polską kulturę, zachwycą się Polską, nabędą kompetencji, a przynajmniej wiedzy o Polsce. To, co się dzieje naprawdę, to oni znakomicie w swoim gronie, w czymś, co my nazywamy kapsułą, kapsułą Erasmusów, są w swoim gronie. I student z Francji całe mnóstwo dowie się o studencie z Czech, Słowacji, Hiszpanii. Student z Polski, kiedy pojedzie do tych krajów, dowie się również o innych przyjezdnych. Dowie się bardzo niewiele o kraju, do którego przyjechał. I dlaczego? Dlaczego, skoro jest taki potencjał? Ja myślę, że dlatego, że wierzy się bardzo głęboko, że jeżeli damy mu wykłady w tym języku, w którym on mówi, najczęściej to będą wykłady w języku angielskim, to niejako przez osmozę on wchłonie, on zaadaptuje się do nowej kultury. Proszę Państwa, kultury my się uczymy, my jej nie przyswajamy przez osmozę. My wchłaniamy przez osmozę jej najbardziej powierzchowną warstwę. Powierzchowną nie znaczy nieważną, ale tam, gdzie naprawdę zaczyna się wchodzenie w kulturę, bardzo trudno jest to zrobić bez wsparcia, bez przewodnictwa po tej kulturze i tego akurat wyższe uczelnie naprawdę nie robią przez głęboką świadomość, że przecież wystarczy być w kraju, żeby w jego kulturę wejść. Po prostu to nie jest prawda. To jest jeden z mitów bardzo wygodnych, który ma tą przykrą cechę, że jest nieprawdziwy. Pani Klaro Gejwic, co pani by zrobiła? Może jako szef rządu, ja wiem, albo minister oświaty. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że cudowna, wielokulturowa, europejska przyszłość, gdzie wszyscy są mobilni i w ogóle nie ma absolutnie żadnych problemów, nie jest iluzją elit, no, tak jakby się myślało, czy jak się może wydawać, szczególnie patrząc na pewne ruchy społeczne. Jeżeli ja już bym była szefową rządu, no to po pierwsze tym wszystkim, którzy przybywają do Niemiec, umożliwiłabym tę integrację, ale z drugiej strony tam, gdzie byłoby to możliwe, starałabym się pomóc i jednak pielęgnować kulturę, z której do nas przyszli.
I myślę, że oba te elementy są istotne, ponieważ kultura jest wielkim skarbem. I to też skarb, że w Europie mamy nagromadzenie tylu kultur, tradycji, zwyczajów i obyczajów. I powinniśmy chyba nawet w procesie zintensyfikowanej integracji Unii Europejskiej zachować, a nie doprowadzić do jednej wielkiej, ponadeuropejskiej, bezwyrazowej kultury, tylko każdy powinien taką kulturę swoją jednak zachować. Ale jednocześnie chyba chciałabym mocno podkreślić, że ta nowa heterogenność jest bardzo wyczerpująca. No, oczywiście jest łatwiej, jeżeli można dorastać w społeczeństwie, gdzie rozumie się język i swoich współobywateli, ale w XXI wieku jest to możliwość stworzenia sytuacji, gdzie dużo osób ma szansę osiągnięcia naprawdę do wysokiej i komfortowej sytuacji życiowej. Richard Floyd, amerykański naukowiec, kiedyś powiedział, że zakończymy czasy, gdzie głównie napędzamy nasze gospodarki węglem i stalą, a przejdziemy bardziej ku gospodarce nakierowanej na usługi i tak zwaną klasę kreatywną. Osoby, które dzisiaj są studentami w ramach programu Erasmus, są osobami jakże mobilnymi. I on powiedział też, że właśnie te regiony będą się rozwijały, które spełniają trzy tak zwane te. Technologia i wszelkie możliwości ku temu. Technologia, talent, który te osoby przyniosą ze sobą, i tolerancja, ale już tolerancja społeczeństwa, do którego ci Erasmusi przyjdą. Także wszystkim trzeba wyjaśnić, że obie strony mogą na takiej sytuacji skorzystać, kiedy obca kultura miesza się z tą tak zwaną rdzeną, a nie jest to zagrożenie. Świat marzeń. Tak, zgadzam się, by stwierdzić, że tego rodzaju podkulturowość, powierzchowność dla studentów, którzy zadawają się wrażeniami takimi dość płynnymi, którzy pozostają w świadomości, że jest to kultura, z którą nie muszą się aklimatyzować, że nie muszą patrzeć, co się dzieje wokół nich, jest to katastroficzne, naprawdę jest to straszne. To prawda, to nie w ten sposób możemy tworzyć Europę, tworząc rodzaj turystyki, tego typu coś może powstać. W tym przypadku w pełni się z Państwem zgadzam. To, co troszeczkę mi komplikuje sprawy, to to, że jesteśmy w jakimś schemacie bipolarnym, dwubiegunowym. Z jednej strony mamy kulturę jednolitą, którą trzeba bądź zachować, bądź odejść od niej, albo jedno i drugie, albo troszeczkę zmienić, i kulturę jednolitą przybywającego człowieka, z której należy bądź zrezygnować, bądź przyjąć, bądź też całkowicie przyjąć. Ale nie żyjemy między dwoma kulturami, między czterema, pięcioma, ponieważ tak czy inaczej, czy tego chcemy, czy nie, my Europejczycy mamy też kulturę amerykańską pośród nas. I oczywiście jeden z punktów wspólnych, który może być w naszych odniesieniach kulturowych, to są również różne filmy amerykańskie, seriale amerykańskie, które również i w Polsce, i wszędzie są pokazywane. Oczywiście, jeżeli patrzę się na integrację postrzeganą jako udaną integrację, biorę w Lotaryngi Włosi, którzy przyjechali w 1920 roku, były to rodziny antyfaszystowskie, często komunistyczne, które zaczęły mieszkać przy granicy luksemburskiej. One zaczęły się integrować. Włosi, komuniści, antyfaszyści nauczyli się francuskiego dialektu podobnego do luksemburskiego języka i wszyscy bardzo kochali filmy kino amerykańskie, będąc komunistami jednocześnie. Także to bardzo skomplikowane, nieprawdaż? Jest to skomplikowane, ponieważ nie jest to schemat liniowy.
prosty. To też wydaje mi się, że nie może nam się udać jakiś projekt społeczeństwa, nie tylko polityczny, jeżeli odrzucimy pomysł z prostych tożsamości. Oczywiście ta złożoność tożsamości przechodzi przez język. Zgadzam się, że ma pan rację, ale żeby zrozumieć poezję w innym języku, to już jest coś, to będzie znaczyło, że coś ważnego się stało. Kiedy możemy zrozumieć dowcip w innym języku, to jeszcze bardziej skomplikowane. Kiedy przyjdzie dzień powiedzieć, ja cię kocham w innym języku, ma pani rację, że to jest też ważne, ale nawet jeżeli jest ten priorytet przedstawiania sobie świata i wyobrażania sobie tego świata, który to wyobrażenie przechodzi przez język, przez określenie czegoś, to nie znaczy, że mieścimy się w zwykłej tożsamości, ponieważ jest cały system punktów odniesienia, pragnień, które są złożone. I bardzo często zabawiałem się taką pracą, jaką czynię w Lunéville, zapytać ludzi, jak się siebie określacie, kim pan jest? Jedno słowo, kim pan jest, czy pani jest? A zadawałem takie pytanie, to nie jest takie oczywiste. Powiedzieć, oczywiście jedni mówią, ja jestem Francuzem, ale inni mówią, ja jestem człowiekiem. Inni mówią, jestem chrześcijaninem. Inni mówi, jestem Bretończykiem. Nie jestem Francuzem, jestem Bretończykiem. I tutaj mamy znak, że nie jesteśmy, nie znajdujemy się między dwoma jednostkami, ponieważ to znaczyłoby, że jedna tożsamość wyczerpuje całą resztę. Wydaje mi się, że z tego schematu należy zrezygnować, odejść od niego. Stawia. Tak jak pan to przedstawia, to wydaje mi się, że pan mówi, to są procesy naturalne. Nie możemy wymyślić jakiegoś projektu społecznego czy politycznego, który będziemy realizować w jakimś pożądanym kierunku. No, że ludzie się rozwijają tak, jak się rozwijają. Zatem, czy rzeczywiście musimy pozostawić rzeczy własnemu biegowi, czy też, i tu wrócę do pytania, które panu postawiłem, co pan by zrobił jako rzecz na tym polu ważną? Czy jest jakieś działanie, jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, któremu by pan sprzyjał? Ja bardzo wierzę w pracę wykonywaną na gruncie lokalnym. Bardzo głęboko w to wierzę. Uważam, że to nie poprzez wielkie narodowe debaty, nawet nie poprzez jakieś programy polityczne można rozwiązać różne problemy, ale to tylko pokazując ludziom, że coś odczuwają nagle, coś wspólnego, coś, o czym w ogóle nie mieli pojęcia. I wykonuję nawet tego typu doświadczenia. Powiedzmy, że jest jakiś śpiewak, bardzo znany śpiewak francuski, Dario Moreno śpiewał piosenki z Ameryki Łacińskiej, tak, brazylijskie, albo Brigitte Bardot. To był taki śpiewak, który miał takie wąsiki. Uważano go za Meksykanina. Bardzo sympatyczny. A ten bardzo znany w latach 50. i 60. we Francji piosenkarz, wszyscy w moim wieku go znali, a on był Turkiem tak naprawdę. I ludzie tego nie wiedzą. I kiedy ja mówię do publiczności francuskiej, proszę bardzo, teraz będziecie śpiewać, tak jak ja w tej chwili śpiewam, to okazuje się, że w zasadzie możemy śpiewać po turecku. I ludzie są zdziwieni. A kiedy w dodatku okazuje się, że ci, którzy na przykład troszkę sobie popiją za dużo i zaczynamy rozmawiać o pewnych sprawach, to wtedy ten fundamentalizm religijny naprawdę się
zmniejsza, czyli okazuje się, że ten turecki tutaj staje się czymś bardzo sympatycznym, co zaczyna nas łączyć. To proszę bardzo, siła alkoholu. Jest wasza kolej. Bardzo proszę, przyjmujemy wszelkie możliwe pytania. Dobrze się jest na początku krótko przedstawić, żebyśmy wiedzieli. Tam z tyłu widzę, są ręce, bardzo proszę. Andrzej Kopczyński. Jeżeli chodzi o brak integracji Turków w Niemczech, to wina leży po części, a w zasadzie po dużej części, po stronie niemieckiej. Dlatego, że ustawodawstwo niemieckie nie przewiduje podwójnego obywatelstwa. Jest problem, że Turek urodzony w rodzinie tureckiej w Niemczech musi bodajże do 25 roku życia określić się, czy chce być Turkiem, czy Niemcem. Rodzice muszą oddać paszport turecki i uważam, że jeżeli byłoby, że można byłoby mieć podwójne obywatelstwo, to raczej, no nie wiem, nie znam realiów niemieckich, ale myślę, że to jednak byłoby to trochę inaczej. Krótko pani odpowie. No dokładnie tłumacząc, to jest właśnie to odpowiedź na to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Integracja, podczas której trzeba się zdecydować na rzecz tego nowego kraju, czy może lepiej, żeby powiedzieć, że szanujemy korzenie kraju, z którego przyszedłeś i witamy cię w kraju, do którego przybyłeś. I tutaj w Niemczech osiągnęliśmy ostatnio wielkie postępy i myślę, że aktualna regulacja prawna to nie jest jeszcze zakończenie naszego procesu przemian. Maciej Wierzyński, jestem dziennikarzem w TVN24, ale tutaj to wystąpię raczej w roli kogoś, kto praktykował wielokulturowość, ponieważ przez 20 kilka lat mieszkałem w Stanach Zjednoczonych i też przez pewien czas w Niemczech. I wydaje mi się, że na pytanie, czy wielokulturowość jest dobrodziejstwem, czy przekleństwem, można odpowiedzieć dość prosto, że ona jest jednak w sumie dobrodziejstwem, z tym, a nie przekleństwem, z tym, że jest ją niesłychanie trudno praktykować. I w tym sensie może być dla pewnych ludzi przekleństwem, no bo praktykowanie rzeczy trudnych bywa bardzo bolesne. I to zarówno dla tych, którzy są imigrantami, jak i dla tych, którzy są gospodarzami w swoim kraju. A wydaje mi się też, że są kraje i są kultury, w których łatwiej jest praktykować, łatwiej ta wielokulturowość jest łatwiejsza do praktykowania. Moje doświadczenie mi mówi, że w krajach europejskich niestety jest, mimo że Europa jest zlepkiem kultur jako kontynent, to w obrębie tych poszczególnych kultur jest o wiele trudniej praktykować wielokulturowość. A w kraju takim jak Stany Zjednoczone, czy Australia, czy Kanada, czy Nowa Zelandia, które są krajami stworzonymi przez emigrantów, no jest to po prostu o wiele łatwiejsze, bo ci ludzie, ja na przykład nie chciałbym być Ukraińcem ani Wietnamczykiem w Polsce za żadne skarby. Natomiast w Ameryce, proszę bardzo, moje dzieci wychowane właściwie w Ameryce nie chciały z Ameryki wyjechać za żadne skarby. Dlatego, że Ameryka jest krajem, w którym jest łatwo być człowiekiem po części przynajmniej obcym, a
dzieci moich kolegów, bo pracowałem również w Niemczech, w wolnej Europie, wyrywały się, żeby czym prędzej z Niemiec wyjechać. Prawda? Bo kultura niemiecka, czy kultura francuska, czy polska, no one nie są inkluzywne, takie jak jest inkluzywna kultura amerykańska. Tak mi się wydaje. A teraz jeszcze jedno zdanie do tego, co powiedziała pani profesor psycholog, że nie można mieć dwóch tożsamości. Jest taki zabawny przykład z literatury. Otóż jest taka, w Ameryce w ogóle tej literatury o tożsamości, o imigrantach, to są po prostu całe biblioteki. Ale jest taka książka polskiej Żydówki, która wychowała się w Stanach Zjednoczonych, Ewy Hoffman. I to się nazywa Lost in Translation, stracone w tłumaczeniu. Tak by się to... I ona podaje przykład tego, to jest a propos tego, co mówiła pani o tych tożsamościach. Jej takiej właściwie właśnie głęboko tkwiącej w niej, ale właśnie podwójnej tożsamości. I ona daje taki przykład, że jak ona myślała po polsku o jakimś kandydacie na męża, czy młodym człowieku, z którym chciałaby złączyć swoje życie, to po polsku jak myślała, to efekt tego myślenia był inny niż jak ona myślała o nim po angielsku. No więc w niej tkwiły dwie tożsamości i mnie się wydaje, że to się zdarza, tylko że to jest niesłychanie znowu trudne, ale równocześnie bardzo wzbogacające. I na koniec, w Ameryce taka była, pani psycholog już nie żyje, Danuta Mostwin, która napisała książkę pod tytułem Trzecia wartość. Otóż Danuta Mostwin twierdzi, że najlepsze to jest właśnie, jeśli idzie o polskich imigrantów, to jest synteza tych dwóch tożsamości, polskiej i amerykańskiej, czy anglosaskiej, bo w efekcie powstaje ta trzecia wartość, która jest lepsza od tych obu pojedynczych. To tyle. Maćku, następnym razem weźmiemy cię tu do panelu oczywiście. Może, ponieważ czas leci, ale króciutko, tak. Ja chciałem się tutaj odwołać, skoro mówimy o polskich autorach, do Anny Wierzbickiej, polskiej filolożki, bardzo cenionej przez psychologów, która napisała razem ze swoją córką, Mary Besemeresz, książkę Life in a Different Language. To są wywiady z cudzoziemcami w Australii i o tym, co to znaczy być zanurzonym w innej identyczności. I to, co ja chciałam powiedzieć, że mnie się wydaje, że jest taka dobra metafora, jak to jest z tymi tożsamościami, że to jest troszkę tak jak cebula, że możemy różne warstwy cebuli zdejmować, zanim dojdziemy do tego, co jest centralne. To, co mówił Zubrzycki, core values, to, co mówił Jerzy Smolicz, core values. I te core values, do nich dochodzi się bardzo trudno. Natomiast mamy mnóstwo tożsamości, które tak idą na zewnątrz, a w psychologii, w zależności od tego, jak ten sam tekst, test psychologiczny jest wypełniany, w jakim języku, wyniki są różne. Czyżbyśmy więc mieli również podwójną osobowość? Pozostawiam z tym pytaniem. Ty odnoszę wrażenie, że pewnym błędem tu moim chyba głównie było to, że myśmy nie poruszyli kwestii dość istotnej dla całego zagadnienia, w której zwłaszcza pani profesor byłaby pewnie właściwa do objaśnienia, że mianowicie czy obserwowana u wielu ludzi przemożna chęć odcięcia się od obcego, wskazania swojej tożsamości w ten sposób, że na pewno jestem lepszy od tego drugiego. Czy to nie jest w ogóle tak silna psychologiczna
potrzeba ludzi tak zwanych prostych, prawda, nie elit być może, że tworzy te rozmaite, całe ogromne pola dla partii nacjonalistycznych, prawda, którym wystarczy tylko podnieść hasło, że przecież jak to my jesteśmy prawdziwi Polacy, a ta cała hołota to są nieprawdziwi i nawet w obrębie jednej kultury potrafimy koniecznie upierać się, że ci inni są, prawda, po drugiej stronie i nie jesteśmy w stanie z nimi zgodnie żyć. No ale ten temat nie rozpoczniemy go dziś. Pan, bardzo proszę. Adam Adach, jestem artystą, malarzem i jestem, mam podwójne obywatelstwo, mieszkam w 3 krajach europejskich, podróżuję dużo i chciałem tylko zwrócić uwagę, że jakoś nie odnajduję się w tym dyskursie, który jednak upraszcza pewne pojęcia. Rozumiem, że trudno żyć w wielokulturowości, ale jest to możliwe. Chciałem zwrócić uwagę na to, że pani profesor psychologii mówiła, że studenci Erasmusu na przykład nie poznają kultury polskiej w stopniu głębszym, ale może nie tędy droga do poznawania się wzajemnego w Europie, bo jeśli nawet student z Francji pozna dobrze Czecha, czy Węgra, czy kogoś z Finlandii, to jest właśnie chyba to sensem spotkania, żeby inny nie był wrogiem, obcym i tak dalej. Nie trzeba poznawać kultury innej bardzo dogłębnie, bo wystarczy na przykład zrozumieć, że pewne są mechanizmy podobne w różnych kulturach i po prostu nie musimy diabolizować innego, bo na przykład nie rozumiemy dokładnie jego dowcipu i tak dalej. Ale chcę zwrócić problematykę trochę na inne tory, bo wielokrotnie uczestniczyłem w debatach na temat tożsamości czy problematyce określenia ponownego, czym powinna być tożsamość, czy wieloraka tożsamość. I mam wrażenie, że w Europie nadal dyskurs dominujący jest dyskursem narodowym i w przeciwieństwie do tych pojęć teoretycznych, które w Europie nadal funkcjonują, chciałem przywołać teoretyka brazylijskiego Gilberto Freire, który już w latach 30., kiedy Europa wpieniła się w nacjonalizmach, faszyzmach i innych, on już w latach 30. wspaniale pisał i analizował wielokulturowość. Tego podejścia w Europie brakuje i wydaje mi się, że to też jest jedna z podstaw, dlaczego ksenofobia w całej Europie się budzi, dlaczego ludzie wykształceni i mniej wykształceni boją się innych, ponieważ zarówno klasa polityczna, a przede wszystkim teoretycy nie produkują żadnych nowych wartości, wartość wyjaśniających i w jakimś stopniu gloryfikujących ten napływ wielokulturowości, ten bogactwo wielokulturowości. Tego nie ma i wydaje mi się, że to jest powinna być zasadnicza odpowiedź i ze strony polityków, i intelektualistów. Est-ce que je peux répondre? Czy mogę odpowiedzieć? Oświadczy to, że intelektualistów się nie słucha po prostu. To o tym świadczy. Tak naszych jeszcze słuchaczy, my sami, a potem króciutko podsumujemy, proszę. Dziękuję bardzo. Korneliusz Ochman, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, który w dotychczasowej dyskusji nie został tutaj uwzględniony, a to jest przede wszystkim decyzja osobista każdego emigranta.
Jedna strona to są warunki prawne, ramowe i tak dalej, a druga strona medalu to są decyzje osobiste poszczególnych ludzi. Chciałbym podać tutaj taki konkretny przykład z dziedziny sportu. Jeżeli mamy na przykład teraz reprezentację Niemiec w piłce nożnej, to zauważymy, że w tej reprezentacji Niemiec przynajmniej połowa piłkarzy ma korzenie migracyjne, a mamy również takich piłkarzy, gdzie jeden konkretnie gra w reprezentacji Niemiec, a jego brat przyrodni jest piłkarzem Gany. Mieliśmy tutaj sytuację w sporcie wyczynowym taką, że na przykład reprezentacja Francji w piłce nożnej, która została w 1998 roku mistrzem Europy, to z 11 piłkarzy na boisku wszyscy byli migrantami. Nawet ten tak zwany biały na boisku pochodził z Algierii. Mieliśmy w tym roku skandal z reprezentacją Szwajcarii, gdzie odmówiono, akurat w dzień, kiedy piłkarze grali, została podjęta decyzja w Parlamencie Narodowym Szwajcarii ograniczająca migrację. Okazało się, że 8 piłkarzy na boisku było migrantami. Ale Cornelius, to cię prowadzi do jakiego wniosku? Do tego, że nie wystarczy zmienianie prawa i ustanawianie nowych praw, tylko musi być miejsce dla tej decyzji osobistej każdego człowieka, czy chce być z prawnego punktu widzenia Turkiem czy Niemcem. I dlatego tutaj, jak pan redaktor wspomniał, tam jest ten okres przejściowy do 25 roku życia w Niemczech i wydaje mi się, że to jest dosyć czasu dla każdego obywatela, żeby zdecydował się, czy chce być jednym, czy drugim. Oczywiście są inne regulacje w Stanach Zjednoczonych, we Francji i tak dalej, ale to jest właśnie ta wielokulturowość tych procesów decyzyjnych. A, już patrzę. Tam zdaje się pan zgłaszał. Ja rozumiem, że w podtekście dzisiejszej debaty jest zagadnienie tożsamości, która ma wzmocnić ten europejski, kantowski raj, jakim jest Unia Europejska. Bo jak profesor Zielonka powiedział, w kantowskim raju europejskim stopień zaufania słabnie. A zatem tożsamość jest wielką siłą, której możemy próbować się odnaleźć. I teraz dwa słowa do takiej sprawy, jaką jest osobowość. Osobowość. Debata biegnie, bym powiedział, głównie pod kątem, bym powiedział, narodowych tożsamości, tożsamości kulturowych wyniesionych z historii. Ale my żyjemy w świecie ekonomicznym i cała emigracja, jaka się rozgrywa, jest emigracją ekonomiczną. I emigracja ekonomiczna niesie w sobie, bym powiedział, tworzenie nowej osobowości. Człowiek ma z jednej strony predyspozycje indywidualne, a z drugiej strony nabywa. I siła dzisiejszego świata jest tego typu, że ekonomia silnie decyduje o osobowości, jaką my nabywamy. Profesor Bauman to zdefiniował w pewnej jako płynną tożsamość. Ta płynna tożsamość, nie będę rozwijał, co to jest, wszyscy chyba rozumiemy, ona jest jakby przeciwstawieniem tego, czego nam potrzeba w Europie. I pani profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedziała taką rzecz, że dzisiaj my tracimy przywiązanie do miejsca swego. Nie wiążemy się z miejscem. Czyli to jest jeden z elementów płynnej tożsamości, żeby lżej żyć, żeby dojść do materialnego układu życia, który pozwala nam na przyjemności. To jest ogromna siła dzisiejszego wyzwania. I teraz usłyszałem tu w debacie dwie rzeczy bardzo ciekawe. Jedno to jest te 3T. Ten program 3T, tam była tolerancja, twórczość i coś jeszcze trzeciego. I tak. I te trzy cechy są jakby, trzy sprawy są jakby nowymi problemami, które mogą wejść w osobowość współczesną, Europejczyka, która będzie przeciwważyć temu,
płynnej nowoczesności, przed którą przestrzega nas profesor Bauman. I teraz, jeżeli ja słyszę odnośnie roli muzyki, która tworzy dla nas w komunikacji, a muzyka jest rzeczą największej prawdy w kulturze, to jeżeli połączymy pewne wartości, które w Europie są daleko posunięte, to niestety wydaje mi się, że samorzutny czynnik rozwoju tego typu nie jest realny. On musi wejść w jakieś programy. Program Erasmusa, szkoda, że on się tak marnuje, o czym usłyszałem od pani profesor. Dziękuję bardzo. To, bo cały czas tutaj się posługujemy zwrotem pani profesor. Pani profesor nazywa się Halina Grzymała-Moszczyńska, żebyśmy zapamiętali. Tam pani, przepraszam. A, pani profesor Komorowska, bardzo proszę. Ja się nazywam Małgorzata Komorowska, jestem muzykiem i przyznaję, że idąc na tę debatę spodziewałam się, że będzie ta wielokulturowość poruszona jako idea humanistyczna. A tutaj to jest problem polityczny i psychologiczny. Wielokulturowość to jest ogromne bogactwo. Nie tylko Europa, która przyjmuje teatry, muzykę, naukę, literaturę z innych kontynentów, nie tylko z różnych krajów europejskich. To jest przecudowne i wspaniałe nas wszystkich bogactwo. Także ja ze wszech miar tutaj profesora z Francji z przyjemnością słuchałam, że to jest to, z czego no po prostu trzeba korzystać. Bez jak gdyby może mniej ważąc te wszystkie przeszkody, które się na tych drogach piętrzą. Dziękuję. Od razu krótko pani profesor odpowiem. Oczywiście, że w świecie idealnym byśmy taką debatę prowadzili. No niestety, trudno było mi nie wspomnieć na samym początku o tej ogromnej tragedii, której jesteśmy świadkami na Morzu Śródziemnym. Przypominam, że to są ofiary idące w dziesiątki tysięcy ludzi, prawda? Więc jakby to powiedzieć, no nasz poeta wielki słowacki mówi, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Ten kontekst polityczny narzuca się sam. Chętnie bym mówił jedynie o kulturze i osobowości, gdyby jednak nie ten silny nacisk wydarzeń, które się dzieją akurat teraz na naszych oczach. Kto jeszcze? Dziękuję. Richard Bocłek-Pawlikowski, szef Katedry Cywilizacji Europejskiej imienia Bronisława Geremka w Kolegium Europejskim na Tolinie, gdzie kształci się 127 studentów z 33 różnych narodowości, większość krajów Unii Europejskiej, ale także niektórych spoza Unii i nawet spoza Europy. I tam rzeczywiście na co dzień jest praktykowana taka wielokulturowość, gdzie na przykład nie jest to ta płytka wymiana wśród Erasmusów, o której mówiła pani profesor, lecz zarówno ci, którzy tworzą to kolegium, jak i sami studenci, spośród których Polacy stanowią największą grupę, przekonają właśnie do wartości i do atrakcyjności polskiej kultury. Też sam na własnej skórze praktykują wielokulturowość, będąc Anglikiem częściowo polskiego pochodzenia. I zapewniam pani profesor, że kiedy mówię do mojej żony kocham cię, to faktycznie robią nieco częściej po polsku niż po angielsku. Znaczy to dokładnie to samo, jak powiem I love you mojej małżonce. Faktycznie można bawić się wspaniale na pograniczu różnych języków i rzeczywiście zgadzam się, że to jest olbrzymie bogactwo dla tych, którzy zechcą skorzystać z takiej możliwości. Natomiast swoją uwagę właściwie chciałbym wrócić do tej sfery, za przeproszeniem, politycznego problemu.
I to mówiąc, że jednak nie byłbym aż takim pesymistą, co pani profesor, według szansy dla integracji w odróżnieniu od asymilacji czy wykluczenia. Zwróciłbym uwagę na bardzo udaną migrację. Emigracją z jednej perspektywy, imigracja z innej perspektywy. A to jest tak zwana druga wielka emigracja Polaków w Wielkiej Brytanii podczas i zaraz po II wojnie światowej. To społeczeństwo w większym czy mniejszym stopniu udane, jeśli chodzi o jednostki, jednak postawiła na integrację tak, asymilacja nie. Właśnie na życie w dwóch kulturach. W niektórych przypadkach to wyglądało tak, że to było od poniedziałku do piątku w angielskim świecie, podczas weekendu w polskim świecie. Ale trzeba zwrócić uwagę na olbrzymie osiągnięcie tej wielkiej emigracji. Podczas gdy w czasach, gdzie w angielskim społeczeństwie mała mniejszość chodziła do uniwersytetu, wśród tych dzieci polskich migrantów to było wyjątek, żeby dziecko nie chodziło na uniwersytet. Wśród twórców, wśród biznesmenów ten odsetek polskich nazwisk właśnie z trzeciego czy czwartego już pokolenia jest naprawdę imponujące. To byli ludzie, którzy nie mogli wrócić do swojego kraju, bo został przesunięty na zachód, skomunizowany, zniewolony, ale właśnie na obcizmie stworzyli coś wielkiego i między innymi założyli infrastrukturę, z której obecnie korzystają znacznie większe liczby polskich migrantów. Cieszę się, że pan zabrał głos, ale jednak przypomnę, że jutro mamy wybory w Anglii właśnie, o której pan mówił i że wysłuchałem dokładnie debaty, a zwłaszcza pana Nigela Farage'a, który na przykład pytany przez prowadzącego debatę dziennikarza, jak on widzi perspektywy rozwiązania trudności the NHS, służby zdrowia, prawda? Powiedział, no jak to, no przecież ona ma tylko problemy z emigrantami, bo wśród chorych na AIDS jest 60% emigrantów. To nie jest choroba brytyjska, tylko to jest choroba emigrantów. No i tak dalej, i tak dalej. Przedstawia pan rzeczywiście prawdopodobnie historię sukcesu. Nawiasem mówiąc, chcę tu wygłosić przy okazji, jak pan jest, pochwałę Anglii. Zwróćmy uwagę, że inne duże kraje po naszym wstąpieniu do Unii nie otworzyły swojego rynku pracy. To Anglia zrobiła, być może nieświadoma rzeczy, ale być może wierząca w siłę swojej gospodarki i dała pracę, prawda, ogromnej rzeszy moich rodaków. Nie zrobiły tego ani Niemcy, ani Francja i tak dalej. No ale to jest osobny temat polityczny, przepraszam bardzo. Panie dyrektorze, czy my mamy już zmierzać? Tak? Słuchajcie, nasz gospodarz nic nie mówi, to znaczy, że trzeba kończyć. Zrobimy tak. Każdy proszę z panelistów, jeśli mu jakaś konkluzja krótka przychodzi do głowy, wysłuchawszy tego wszystkiego, bądź po prostu z potrzeby serca, jeśli powie parę zdań na koniec i rozejdziemy się. Zaczniemy od, kto jest najlepiej przygotowany? Bardzo proszę. Zdziwiłam się tak na dobrą sprawę, że dzisiaj mówiliśmy też o miłości. I przypomniałam sobie zdanie, które moja nauczycielka polskiego wygłosiła, kiedy narzekała na gramatykę języka polskiego. Ona wtedy mi powiedziała, wiesz co, nigdy nie nauczysz się polskiego, jeżeli nie zakochasz się w Polaku.
I to pokazuje, że integracja nie jest procesem racjonalnym, ale trzeba to robić naprawdę dosłownie całym sercem i jest to kwestia emocji. I dlatego uważam, że najważniejszym zadaniem polityki w tym wypadku nie jest, żeby aż tak ingerować w ten proces, żeby nie rozmawiać o samej koncepcji, ale żeby zwracać się bezpośrednio do serc ludzi. W Niemczech mamy też specjalne określenie na to, tak zwaną przyjazną kulturę. I jeżeli osoby, które do nas przybywają, skłonimy do tego, by otworzyły nie tylko swoje umysły, ale też swoje serca, zobaczą, że wielokulturowość to jest raczej błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Całkowicie się zgadzam. To prawda, że przez emocje właśnie lokalnie na co dzień okazuje się, że mamy pewne rzeczy, które współdzielimy. Ja nie chciałbym tutaj działać jako intelektualista, kiedy się mówi o tożsamości we Francji, to ja nieraz wstawałam i mówiłem, są inne priorytety, są pewne wartości humanistyczne, są inne rzeczy, które się bardziej liczą niż to, że powiem, że to ja, a nie ktoś inny. I ta teoria, którą ja uprawiam, to nie zawsze jest słyszana, ale tak naprawdę to nie chodzi o teorię, to chodzi właśnie o te emocje. I artyści mają też w tym swoje miejsce. Że jest tak, że upieranie się co do dwóch rzeczy, że jeżeli jesteśmy emigrantem w innym kraju, to wybieramy tylko jedną strategię bycia w tym kraju, jest absolutnie konstruktem teoretycznym, który ma bardzo mało kontaktu z rzeczywistością. Dlatego, bo w różnych sferach naszego życia i to jest dobrze potwierdzone. Nawiasem mówiąc, w badaniach, które zaczęli Hiszpanie, kiedy w niektórych prowincjach liczba imigrantów stała się bardzo znacząca. Oni pokazali, że w naszej tożsamości są warstwy. Warstwy, w których chcemy się integrować, warstwy, gdzie godzimy się na asymilację i warstwy, gdzie jesteśmy wyseparowani. I myślę, że to, co padło tutaj w dyskusji, w pana wypowiedzi, kto jest o Polakach, którzy byli zintegrowani od poniedziałku do piątku i być może wyseparowani w sobotę i w niedzielę, to trochę ilustracja tego zjawiska. No i proszę państwa, tak dotarliśmy do szczęśliwego końca tej naszej debaty. Na koniec tylko dwa słowa. Dobre parę lat temu zaczęliśmy mówić o wieku Pacyfiku, że w pewnym momencie przyjdzie nam się pogodzić z smutną przegraną Europy, gdyż wzrosną inne potęgi, będziemy żyć wśród krajów, które wśród mocarstw, które nas zdominują. Z pewnością takie zagrożenie jest. Trzeba wierzyć w Europę, w jej siłę, w jej tradycję, w jej wielokulturowość, wzmacniać ją, nic nie zrobi się samo. Mam wrażenie, że Europa nie jest utopią. Nawiązuję tutaj do hasła ogólnego tych śródeuropejskich i mam wrażenie, że tego rodzaju spotkania jak nasze temu jakoś służą. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za gościnę.